wygląda. Na razie pokazuję kosz. Pokazuję kosz i balon na razie jeszcze leżący na ziemi. Chłopcy go rozkładają. Przywieźli go na takiej o przyczepie, jak tu stoi. Tak, to wszystko było na przyczepie. I balon, i kosz. A myśmy przyjechali taką renóweczką, prawda? To już w zasadzie nic z niej nie było, tylko jeszcze taki wentylator do napełniania. No. No i zobaczymy, co to dalej będzie się działo, jak będą poszczególne fragmenty napełniania, to ja będę to stopniowo pokazywał. No, chłopcy właśnie zamontowali na koszu palnik. Palnik, a tutaj mamy rozłożony na razie balon na ziemi, na polu. O. A tutaj mamy ten taki mały wentylator ze silniczkiem do napełnienia, najpierw, żeby tą czaszę napełnić powietrzem. No to będę pokazywał. W tej chwili zapina się linki tego właśnie balonu, który leży jeszcze na ziemi, do kosza. Kosz jest przewrócony, żeby to łatwiej było zrobić. No. Właśnie zapina się. Zapinają. Dlaczego odwrotnie przewracasz karabinki? Zostawię tam, gdzie jest więcej miejsca. Tutaj tylko karabinek wisi na tym, a to są trzy w końcu. Proszę, żeby sobie... Zaczyna się napełnianie balonu, na razie powietrzem. Jest do tego ten silnik, co pokazywałem. O, dmucha się. I balon już proszę, jak się zaczyna tam fałdować. Jak się fałduje, jak się napełnia. Najpierw go trzeba napełnić powietrzem. A potem dopiero się będzie napełniać ciepłym powietrzem, to wtedy będzie tym gazem, to będzie stawa. Najpierw musi być napełniony powietrzem, żeby był pełny. Nie leżał na ziemi, jak stawał smaczny. Tak to wygląda. Tutaj jest z drugiej strony taka chlapa. Oni teraz to przypinają. Na rzepy podobno zapinana. To jak trzeba szybko powietrze wypuścić ciepłe gdzieś do lądowania, to się to pociąga i to się otwiera i to powietrze ucieka. To jest na rzepach przypiony takie zamknięcie górne do tego całego balonu. Nie to się trzyma, dmucha się do środka. W tym napełnianiu, tu specjaliści to są tam, gdzie to ten. No już zaczyna się napełnianie ciepłym powietrzem i balon będzie powoli stawał. Proszę? To nie rozstygnie to powietrze, żeby to stawał? No wie pan co, to cały widz polega na tym, że te palniki to się co chwilę. O, proszę, jak balon staje. Jak balon staje, za chwilę będzie stał. Za chwilę będzie stał. Tam go jeden trzyma, o. Na takim cyrku. Już nie wiem po co, ale tak trzyma. I tutaj balon już będzie za chwilę stał. Mirek już siedzi w kabinie, żyją.
i już zaraz nastąpi start. Zaraz nastąpi start. Jadą! Dobrze, jak jadą do góry. A sterowanie jak to? Jak jest sterowanie? Proszę pana, wiatr, tak jak wiatr wieje, tak się leci. Im wyżej się zmienia kierunek wiatru, tylko mogą wysokością regulować. Tylko wysokością. A jakby tak czasu brakło? Oni mają tam cztery butle zapasowe, to wylądują wcześniej, bo oni wiedzą, ile mają gazu. Tak. Tylko ja mówię, aby się ta plaska chwyciła, to mówię. Nie chwyć. Nie chwyci się, mowy nie ma. Mają. No dobra, polecieli. Ile to przewidują tego lotu, długo? Ze 3 godziny. No polecieli. Dobra. Przygodne lądowanie się odbyło. Dojechaliśmy tu do nich. Idziemy ich tam sfilmować bliżej. Nie ma sprawy. Tylko trzeba butle. Butle trzeba. Butle. No, zmiana załogi. Następne podobno ja mam być. Tak. Czekaj, pofilmuję jak. No, już się oderwał. Ale to dzisiaj to trzeba strasznie palić, by to zimne powietrze. To właśnie odwrotnie! Odwrotnie? Odwrotnie! Im cieplejsze powietrze, tym gorzej, tym trzeba więcej palić. Pewnie. Bo to chodzi o to, że była różnica temperatur między jednym a drugim. Im gorętsze powietrze, tym... Słuchajcie, my nie mamy radia, bo nam baterie zdechły. Także... No właśnie, tak, tak. No. Nic nie słychać. Patrz, no bo już słabe baterie były po prostu.
bez zdalnego sterowania latem. A teraz robimy powrót do miejsca startu. A to są jaja, kurde. Co? No bo nie wiadomo, no, gdzie, nie wiadomo, gdzie za się za każdym polecić. Razem inaczej. I zrobimy powrót, mówię wam zaraz. Nic się nie dzieje, może być i powrót. Jasne. No, jakbyśmy wystartowali. Dobra, do duszy. Co? Nie widzę. A pan przypiętał tą kamerę? Na mapę. No ja mam na szyi. Dobra, wyjadłem trąbę. Popatrzcie sobie na mapę. Mam ludzie nadzieję, że ten las tam się nie ciągnie 20 nie. No, próbne lądowanie będzie zaraz. Szkoleniowe lądowanie. Próbne. Przy tym palniku możesz pociągnąć klatę. Jesteśmy coraz niżej. I teraz grzeb. Fajer nie jest. Tufek tam taki, nie trafił niego. Jest brzydki. Gdzie? Nie trafił. Już idziesz do góry, stary. No to się. Na drzewo wchodzisz. Kurde. Ci mówię, że wybierę tutaj bez problemu z tym palnikiem teraz. Właśnie. I z powrotem do góry idziemy. Trzeba wyżej, nie? Żeby dojść do drogi. No wyjdź i będziesz schodzić. Uważaj, bo palnik to jest osa straszna. Już. No umiesz się Paweł zaplanować w takiej wysokości za chwilę. Wiesz co, jakbyśmy pamiętali, jaki kurs wiatru był na dole. Kurs mi guzi głowie, bałem się. Obrócę się. No, czyli po prostu.